Pataj, patataj, iuu! Cześć, ja jestem Paweł Iuu Malinowski i przyjechałem do Was na koniku, ponieważ dzisiaj pokażę Wam zestawy i pudełka niespodzianki z serialu Mustang Duch Wolności. Kto oglądał ten serial, zostawia subskrypcję, a każdy, kto kiedykolwiek jeździł na koniu albo chciał jeździć na koniu, zostawia łapkę w górę. Ja jeździłem jedne wakacje i dzisiaj na tym odcinku opowiem Wam, dlaczego przestałem być normalny. Najpierw otworzę ten wielki, 10-częściowy zestaw, a Ty napisz, ile sezonów ma ten serial, to jest test wiedzy. Chodź, chodź, pora karmienia nastąpiła właśnie teraz. Jaka grzywa, ja nie mogę, wow. Ujojoj, przepraszam, aha, bo szczotką trzeba, a nie palcem, dobra. A ten mały, jakie ma siodło, co? To jest peleryna, czy to jest siodło? Jak ktoś jeździł na koniach, to musi mi pomóc i napisać, co to jest. Jesteśmy na zielonej łączce, znaczy łączka to by była, jakby trawa była na ziemi, ale jesteśmy na YouTubie, więc wszystko nam wolno. I co my tutaj widzimy? Mama, mama, jestem głodny. Mama pociesza konika, mówi spokojnie, spokojnie, zaraz dostaniesz jedzonko. Ale najpierw musimy uwolnić mamie ogon. O, grzywy możecie głaskać, ale pamiętacie, nie lubi, kiedy się dotyka rękoma. Trzeba o grzebieniem czesać. Tak, pięknie, grzebieniem jest ładnie. I to, co muszę podkreślić, włosy tego konika się nie elektryzują. Zobaczcie, są takie gładkie, aksamitne, się nie elektryzują. Ojojoj. Ogon również. I tak jak mama konik obiecała tutaj swojemu źrebakowi synowi, trzeba go napoić. Jeszcze jabłko na zagrychę? Tak, tak, smakuje ci? Smakuje, smakuje, miam, 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 miam. Jeszcze marchewkę głodomorze? Tak, tak, jeszcze marchewkę. Ale żarłok wsuwa więcej niż ja. Źrebaczek już najedzony, prawda? Najedzony, najedzony. Ale mama koń, spójrzcie. Chcę jeszcze, bo nic nie zjadła tak naprawdę. Więc proszę, ja ci tutaj dam. O, masz. Jest to wiadro pełne owsu, a wiem, że koniki lubią owies. A owiec trzeba popić wodą, więc napompuję tej trochę wody. Okej. Źródlana, moja ulubiona. Pora na konikowe pudełka niespodzianki. Ja będę otwierał. Wy piszecie w komentarzach, jak nazywa się figurka z każdego opakowania, a ja będę opowiadał moją historię z jazdą konną. Tak, miałem taką minę, kiedy jeździłem na koniku. Właśnie taką uśmiechniętą. Moja przygoda z konikami działa się albo w 6 klasie, albo w 1 gimnazjum. Nie pamiętam. Całe wakacje, prawie całe wakacje chodziłem do takiej szkółki jeździeckiej. I przyznam szczerze, na początku szło mi totalnie, totalnie słabo. Ale później zacząłem rozumieć konika, a konik zaczął rozumieć mnie. I było już coraz fajniej, coraz lepiej, jednak wiecie, wakacje się kończyły. Była jedna straszna sytuacja, gdzie siedząc na koniu, konik się przestraszył czegoś i zrobił iuu! I myślałem, że spadnę, ale na szczęście nie spadłem. Ale niestety wakacje kończyły się, nieubłaganie kończyły się i czasu już zabrakło, żebym kontynuował naukę jeździectwa, a już miałem mieć lekcje, gdzie będę jeździł galopem, sam, rozumiecie? Sam galopem. No, ale niestety, może jeszcze kiedyś się zapiszę, nie wiem, podzielcie się swoimi wrażeniami z jazdy konnej, jak ktoś chodzi. I pamiętajcie, żeby napisać mi, jak nazywa się dana figurka, bo ja nie będę wam podpowiadał. Ja nie będę wam podpowiadał, to wy macie mi powiedzieć, która jak się nazywa. I pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, bo inaczej... Ija! Stwierdziłem, że otworzę jednak 3, bo mam jeszcze 2 piękne zestawy do pokazania. I tak, to jest numer 1, ja bym nazwał go Róża Wiatrów. To jest numer 2, nazwałbym Krówka, bo ma takie łaty jak krówka. A to jest źrebak, 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 stój, że w tej swojej zagrodzie, o, pięknie. A ulotki wam nie pokażę, bo zdradziłbym imiona, ale wstawię ją na Instagram, więc wbijajcie Paul Mnowski i piszcie. Ciekawe, czy ktoś z was odgadnie wszystkie. Ten zestaw nie jest wcale mniejszy od poprzedniego i spójrzcie, jaki zadowolony konik. Ojoj, jaki zadowolony konik jest. I jest to konik z siodłem, jak widać. No widać, że jest siodło, prawda? I to jest Akademia Jeździectwa. Znowu będziemy mieli zaraz taką minę, jak ta dziewczynka. O, taką zadowoloną minę, bo się bardzo szybko nauczymy jeździć na koniku.
Ale to nie będzie zwykła Akademia Jeździectwa, to przenośna Akademia Jeździectwa. Siodło gotowe, no wiecie kogo nam brakuje, prawda? Głównej bohaterki nam brakuje, ale ja nie będę nic tutaj spoilerował, nie będę mówił jak ma na imię, bo to ty powiesz jak ma na imię. No właśnie, to ty powiesz jak ma na imię. A oprócz Spirit w zestawie jest pakiet naklejek. Spójrzcie tylko jakie ładne są. Mi się najbardziej ta gęś podoba, nie wiem dlaczego, ale podoba mi się najbardziej. Przesuń się kawalątek, tak, dziękuję, dziękuję. Mamy również szufelkę i widły. Widły są po to, aby wrzucić trochę siana do zagrody Spirit, no nie? No wiecie o co chodzi, a to... No chyba nie muszę tłumaczyć do czego to jest, żeby wyczyścić zagrodę Spirit. No jak się... No wiecie o co chodzi, no... Tak Paweł, wszyscy wiedzą o co chodzi, a teraz pokaż trzeci zestaw. Nie mogę pokazać trzeciego zestawu, najpierw muszę pokazać, że to jest przenośny zestaw. Wskakuj do zagrody Spirit. Tak to się prezentuje otwarte. Tutaj chyba trochę tak narcystycznie widzę, nie? Się na nagrody swoje patrzy. No patrzcie, patrz, gratulacje. Zobaczmy jeszcze co jest w schowku tym. A widzę. Szczota, no bo takiej grzywy. Taka grzywa się sama się nie robi, taka grzywa. Trzeba ją pielęgnować. I znowu to włosie się w ogóle nie elektryzuje. Pięknie, ja daję tutaj okejkę 10 na 10. A teraz zobaczycie jak to wszystko pakuje. O, cyk, cyk. I Mustang już spakowany. Widzicie, możemy to przenosić. Możemy zabrać to ze sobą wszędzie. Nawet w wakacje na plażę. Aby konika nauczyć jeździć brzegiem morza. O, ku zachodzącemu słońcu. Lala, patataj. I nie zapomnijcie o naklejkach z pięknym gąsiorem. I o łapkach w górę, nie zapomnijcie o tym. I to jest ostatni, trzeci zestaw. Jest to również Akademia Jeździectwa, ale też jest przenośna, ale inna. Naprawdę, przysięgam, inna, zobaczycie za sekundę. Metka, ciach. I tutaj trzeba zacząć. Tada! No pięknie, tylko konika trzeba wyciągnąć z tej folii, bo się udusi. Wyłaź stamtąd, szybko i zbudować zagrodę, a nie... Nie budujemy tutaj zagrody, tylko tor przeszkód. Oczywiście wszystkie zestawy są ze sobą kompatybilne. Jeśli ktoś z was już jakiś ma, to pisać w komentarzu, który z tych trzech, a może jeszcze jakiś, nie wiem, jakiś, którego nie pokazałem tutaj. Jakie ładne płotki. Ej, dobra, ja buduję tor przeszkód i widzimy się za sekundę. Bach! I tak prezentuje się mój tor przeszkód. Nigdy nie budowałem toru przeszkód. Mam nadzieję, że Spirit da radę, ale ej, czemu ty już masz wieniec wygranego? Poczekaj, dopiero jak przeskoczysz czerwoną podkowę, możesz to założyć. Oddawaj to. Uwaga, uwaga, czy Spirit jest gotowy? Iha! Chyba tak, więc nabiera rozpędu. Pierwsza przeszkoda. Ja! Pięknie. Teraz, o, ja cię nie mogę. Tyłem, ja. Jest, piękny skok. Znakomicie, dobra prędkość najazdu. Wielki wyskok w górę. Następnie ląduje na ogonie. Tańczy breakdance i robi salto w tył. I ja cię kręcę, tego to żaden kon nie potrafi. I jest blisko, ale czy jest wystarczająco? Za moment zobaczymy odległość, kluczowa odległość. Tyl był ładny, 123,5, blisko będzie wszystko. I jeszcze jedno salto. I odbija się od ogona. I ląduje prosto za czerwoną podkową, robiąc jeszcze jeden piruet w środku poziomy i pionowy. I ląduje na podium. Pięknie, brawa. Trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci, doleci. Przeskoczył wszystkich. Brawo. Brawa, wszyscy biją brawa. Należy ci się ten wieniec zwycięzcy. To było naprawdę niesamowite. Oceniajcie ten przejazd od 1 do 10. Ja daję tutaj 11. Gratulacje, naprawdę, gratulacje. Przypominam, każda osoba, która kiedykolwiek jeździła na koniku, zostawia teraz łapkę w górę i po filmie wbija na Instagram, bo tam coś ciekawego czeka. Przeszkody, podkowa, wszystko umieszczam w środku walizki. Nasz zwycięzca jest również tutaj. Zamykam, no i zabieram to ze sobą. No nie wiem gdzie, może też na plażę, żeby pojeździć brzegiem morza ku zachodzącemu słońcu. A zestawy, które prezentowałem, znajdziecie tutaj, tutaj i tutaj oraz w linkach pod filmem.
A tutaj macie następny film, a tutaj macie poprzedni film, albo na odwrót, nigdy nie pamiętam. A tu możecie zasubskrybować kanał. Do zobaczenia! Yeah! Dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości.